przeżyć wszystko jeszcze raz, jak zmiecić blask, który dawno zgasł. Jak przeżyć wszystko jeszcze raz, jak ocalić ginący czas. Ogłosiliśmy rok 2022 rokiem Józefa Ignacego Kraszewskiego. Postać, która jest powszechnie znana, bardzo płodny. Pomimo tego, że żył w XIX wieku, to można o nim powiedzieć, że to człowiek renesansu, wielu talentów. Tutaj jesteśmy, znajdujemy się w muzeum poświęconym tej osobie. Tutaj to muzeum czyni wiele, aby ta postać była powszechnie znana. I między innymi tutaj zdarzyło się wiele takich ciekawych rzeczy, które zamieniły to muzeum, które się zawsze wydawało i zawsze się kojarzy, jak każde muzeum, że z nabożną czcią, po cichu, spokojnie chodzimy i zwiedzamy. To muzeum żyje. Tutaj dzieją się rzeczy, wystawy, prelekcje i za to ogromne podziękowanie dla pana dyrektora. Ale również należą się wam, szanowni państwo, oprócz serdeczne podziękowania za te wszystkie formy, które żeście podjęli, aby przybliżyć tą postać swoim uczniom, mieszkańcom. Jestem przekonany, że to wszystko, co żeście zrobili, posłuży temu, że ta postać będzie przybliżona i będzie coraz bardziej rozpoznawalna. Mamy podsumowanie roku Kraszewskiego. Kraszewski to taka karta przetargowa, towar eksportowy w cudzysłowie, który możemy pchać dalej i słabić powiat bialski właśnie tym, że ten człowiek, wielki pisarz, rekordzista, jeśli chodzi o twórczość, mieszkał tutaj i żył tutaj. Tak, to jest towar, który, jeśli można tak powiedzieć, towar, ale to nie jest towar, to jest człowiek, który wielce zasłużony jest dla naszego powiatu i może być takim jak gdyby postacią, która może stać na czele, może być na sztandarach, też w cudzym słowie. Jest to postać bardzo ważna, bardzo cenna inicjatywa, uważam, nie tylko Rady Powiatu, ale wszystkich tych, którzy dostrzegli potrzebę promocji i pokazywania tego naszego bohatera, tak to można ująć. Jest wiele cennych inicjatyw tutaj, które już się pojawiły, o których żeśmy rozmawiali, które były przedstawione. Bez tych ludzi, którzy się zaangażowali, nie byłoby to możliwe. Cieszy to, że właśnie duża ilość jednostek, organizacji, instytucji z całego powiatu wzięła udział w tej inicjatywie i wsparła rok 2022 rok Kraszewskiego swoim udziałem. Tak. Jesteśmy bardzo dumni z tego powodu, że tak wiele instytucji się zaangażowało. Nie tylko szkoły, ale także gminne ośrodki kultury. Jeszcze przecież możemy mówić o straży. Tak, nawet Straż Pożarna. Miło nam to widzieć, że tak wiele instytucji zaangażowało się i chce pokazywać tego naszego bohatera. Powiem jeszcze, szanowni państwo, że mam taką jedną nadzieję, tak a propos szkół, że nasze szkoły wpiszą w kalendarz swoich imprez konieczność odwiedzania tego muzeum. Jest to bardzo ważne i powinno się znaleźć to w corocznym wydarzeniu, planie zajęć niejako, bardzo słusznie. A proszę państwa, na mapie naszego powiatu, że prawie wszystkie gminy w mniejszy lub większy sposób włączyły się w nasze świętowanie, obchody. Rozpoczęliśmy w lutym, tutaj w Romanowie, proszę państwa, z takim przytupem można powiedzieć, zaprezentowaliśmy najnowszy portret Józefa Ignacego Kraszewskiego, jaki się znajduje w zasobach muzeum. Jest to portret pęcza Mikołaja Dawidowicza z 1884 roku. Pasterosta pięknie ten obraz nam wszystkim pokazał, odsłonił. To spotkanie było także okazją do pokazania pozostałych portretów i wizerunków pisarza, które tutaj mamy w Romanowskim Muzeum, a wydarzenie nosiło tytuł Kraszewski nie jedna twarz. Panie dyrektorze, dzisiaj podsumowanie roku 2022 to był jeden z najciekawszych, jeden z najbardziej płodnych, jeden z najbardziej pełnych w imprezy, wydarzenia i wrocławianie imienia i nazwiska Józefa Kraszewskiego na terenie powiatu bialskiego. Ale myślę, że część z tych kropel sławy, z tych wydarzeń trafiła również na teren i Polski i być może za granicę. Tak jak pan redaktor powiedział, rok 2022 został ustanowiony przez Radę Powiatu Bialskiego rokiem Józefa Ignacego Kraszewskiego w powiecie bialskim. Dzięki temu zadziało się w powiecie bialskim bardzo wiele, bardzo ciekawych wydarzeń. W sumie to
31 instytucji kultury, instytucji oświaty włączyło się w organizację tych wydarzeń. Oprócz oczywiście Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, które jest generalnie powołane do, powołane do tego, aby pielęgnować to pamięć o pisarzu, o jego rodzinie, to też szkoły podstawowe z terenu powiatu bielskiego, gminne ośrodki kultury, biblioteki, nawet ochotnicze straże pożarne z terenu powiatu bielskiego włączyły się w organizację różnego rodzaju wydarzeń. Były to konkursy, były to rajdy, były to wycieczki, były to spotkania tematyczne, były to różnego rodzaju eventy historyczne, jak na przykład event organizowany przez nasze muzeum. Także tych wydarzeń było bardzo dużo, zarówno jeśli chodzi o poszczególne instytucje, jak również jeśli chodzi o naszą instytucję, bo chcę powiedzieć, że rok ubiegły był takim rokiem bardzo pracowitym, jeśli chodzi o naszą instytucję. Pod koniec lipca, dokładnie 28 lipca ubiegłego roku, obchodziliśmy jubileusz 60-lecia powstania naszego muzeum. Jeśli chodzi o nasze wydarzenia, to też cały szereg konkursów, zarówno do szkół średnich, jak i szkół ponadpodstawowych. Tak jak wspomniałem wcześniej, event historyczny, wydarzenia jubileuszowe, nowe wystawy, które otwieraliśmy w roku ubiegłym. Jedna wystawa tematycznie związana z działalnością muzeum na przestrzeni lat. Tą wystawę mieliśmy przyjemność otwierać podczas Nocy Muzeum. Później następna wystawa podczas jubileuszu to jest wystawa nosząca tytuł Józef Ignacy Kraszewski, dziennikarz, redaktor, wydawca, drukarz, gdzie przypomnieliśmy tą taką inną działalność Kraszewskiego, działalność dziennikarską, działalność wydawniczą, działalność redakcyjną. Myślę, że dzięki tym wszystkim wydarzeniom, które były organizowane zarówno przez nas, jak i przez te instytucje, które włączyły się w organizację tych wydarzeń, no, powstało wiele bardzo cennych inicjatyw i też do wielu nowych odbiorców trafiliśmy z przekazem o Józefie Ignacym Kraszewskim. Swoje najmłodsze dzieciństwo spędził właśnie tutaj w Romanowie, w pięknym dworze, w którym jesteśmy. I właśnie z romanowskim dworem związana jest ta druga rocznica. Otóż w ubiegłym roku minęła 60. rocznica powstania Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. Powstało ono dokładnie 28 lipca 1962 roku. Proszę Państwa, w obchody roku Józefa Ignacego Kraszewskiego w powiecie bialskim włączyło się łącznie 31 instytucji. I oto one. Gminne instytucje kultury oraz biblioteki publiczne. Ile macie do Romanowa w kilometrach? Liczyliście to? 28. No może jeszcze nie tak daleko. Również jako jedna z bibliotek przystąpiliście i wy do roku Kraszewskiego. Jak wyglądał ten rok poświęcony Kraszewskiemu u was? Jakie były przeprowadzone inicjatywy, jakie były pomysły do tego, żeby właśnie uczcić ten rok? Główne nasze działania skierowane były na współpracę z Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Dubowie. To było główne nasze zadanie, ponieważ w naszej gminie pracujemy z tymi samymi dziećmi, z tą samą młodzieżą, pracuje Gminny Ośrodek Kultury oraz Zespół Szkół, więc te działania, tamte instytucje już skierowały w stronę dzieci, młodzieży, my natomiast skierowałyśmy w stronę dorosłych osób i tym bardziej osób z Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Dubowie. Jakie to były działania? Czytanie książek wspólnych? Był to cykl spotkań, ponieważ jak wiemy, Kraszewski był również malarzem, malował piękne obrazy przy swojej twórczości, więc zakupiłyśmy 12 obrazów, które tematycznie były związane z pejzażami, z widokami. I działania te polegały na tym, że raz w miesiącu spotykaliśmy się w centrum z podopiecznymi w Dubowie. Następnie streszczałyśmy jedną z pozycji pisarza, potem czytałyśmy fragment. Następnie były bardzo otwarte dyskusje, rozmowy. Tak dla przykładu na przykład mogę podać powieść Dwaj bracia, gdzie dwaj bracia konkurują między sobą o wspólną dziewczynę, o wspólną miłość. I dalsze dzieje. Na tym tle powstawało bardzo wiele dyskusji, wspomnień, jak kiedyś były wesela, jak były konkurencje. Bardzo piękne spotkania. A następnie podopieczni malowali obraz. Obrazy te są obecnie wystawione, można oglądać w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Dubowie. Na zakończenie działań naszych
Wraz z opiekunami podopieczni przyjechali do biblioteki na wystawę całego księgozbioru i obejrzeli bibliotekę. Właśnie, ciekawostka, sporo tych książek Kraszewskiego macie w bibliotekach? Obecnie mamy 50 parę pozycji, ale niektóre tytuły powtarzają się. Warto, aby tego typu inicjatywy były powtarzane, prawda? Tak, na pewno. Również w ramach naszych działań miałyśmy lekcje, czy warto czytać, i w oparciu o rok Kraszewskiego w liceum zawodowym przy cechu rzemiosł różnych. Z młodzieżą z dwóch klas. To już Biała Podlaska. Tak. A oprócz instytucji kultury, które mają tę nazwę, to słowo w nazwie, w obchody roku Kraszewskiego włączyły się oczywiście Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim, Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Dubowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Kucznej i redakcja Gościńca Wiejskiego Szkoły. Jako jedyna jednostka Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, włączyliście się w obchody jubileuszowego roku 2022, roku Kraszewskiego. No i właśnie jak wyglądało wasze zaangażowanie? Dlaczego w ogóle w ten rok żeście się włączyli i jak wyglądało wasze zaangażowanie w te działania? Współpracujemy bardzo blisko z Gminną Biblioteką Publiczną, z panią dyrektor. No i wspólnie postanowiliśmy zorganizować rajd rowerowy do Muzeum Józefa Kraszewskiego w Romanowie. Sztucznej. I była udana impreza? Bardzo udana. Jechało nas około 40 osób rowerami, także to jest odległość około 20 km. Na koniec tutaj pewnie ognisko i pewnie zwiedzanie muzeum. Tak, było zwiedzanie muzeum, ognisko i powrót do Tucznej. Polecamy tego typu wydarzenia? Bardzo. Również wy przystąpiliście do roku Kraszewskiego. No, w sumie chyba macie najbliżej jako jedno z liceów w powiecie bialskim. Jak wyglądało wasze zaangażowanie się w ten rok Kraszewskiego? Jakie były inicjatywy? Mało tego, pani dyrektor przyjechała z koordynatorem projektu, który również w szkole funkcjonował. W szkole było podjętych bardzo wiele działań. Całym projektem kierowała pani Hanna Bruczuk, małżonka dyrektora Muzeum Kraszewskiego w Romanowie. Dlatego też dużo łatwiej nam było, ponieważ współpraca była ściślejsza i byliśmy bardzo na bieżąco. W szkole wiele akcji się odbywało. Mogę tutaj wymienić takie jak czytanie, jak konkursy fotograficzne, także różne wystawy. Także ten Kraszewski rzeczywiście był obecny w naszej szkole przez ten cały rok i ciągle wracaliśmy do tego tematu i ciągle go żeśmy przypominali i przybliżaliśmy go naszym uczniom. Było to na tyle ciekawe podejście do tematu, było to na tyle ciekawe podejście do tematu i zajęcia i proponowane podczas projektu wydarzenia, które rzeczywiście dzieciaki, przepraszam, młodzież i uczniowie liceum skorzystali, które chwalili, które być może pani dyrektor w korytarzach słyszała rozmowy na lekcjach o tym projekcie? Bardziej myślę skupiali się w okolicach biblioteki, tam się też odbywały różne konkursy, także uczniowie uczestniczyli w tych pracach, które były przedstawiane, wybierali, które z nich są najlepsze, dyskutowali. Także myślę, że bardzo też to rozwijające było dla naszych uczniów. No i na pewno przybliżało tutaj naszego regionalnego twórcę, Wieszcza, tak. Czy warto korzystać z tego typu akcji? Warto, żeby tego typu projekty były prowadzone w latach przyszłych? Jak najbardziej tak. Zawsze spotkanie młodzieży z takimi twórcami jak Kraszewski zawsze wnosi coś bogatego w jego życie, w ich życie. Tak. I młodzież się bardzo rozwija. Myślę, że jak najbardziej jestem zwolennikiem tego typu akcji. Proszę Państwa, wiele konkursów się odbyło na terenie powiatu. Ja tutaj wymieniłam tylko kilka najważniejszych i tutaj kilka zdjęć ilustrujących te nasze konkursy. Widzicie Państwo, młodzieży biorących udział w konkursach było sporo. A tutaj właśnie taka relacja nasza z konkursu Kartka dla Józefa, imieniny u Józefa. Dzieci i młodzież przysyłały, osoby dorosłe również, swoje życzenia dla pisarza i w Romanowie później odbyło się podsumowanie tego konkursu. Daleko macie do Romanowa? No pewnie 80 km.
Niesamowite. Dla dzieciaków, mimo tego przystąpiliście do projektu i dla dzieciaków przygotowaliście no nie lada atrakcję z podróżą właśnie tutaj. Tak, z wielką radością nasza szkoła włączyła się w tą piękną inicjatywę Rok Józefa Ignacego Kraszewskiego w powiecie bialskim i my ze swojej strony w szkole zorganizowaliśmy piękny wyjazd, piękną wycieczkę krajoznawczą. Właśnie odwiedziliśmy Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Ramanowie oraz Kodeń przy okazji. Także piękny wyjazd, piękna atmosfera, piękne przeżycia. Nie ukrywamy, że również w tej wycieczce do Romanowa wsparł nas powiat bialski, który ufundował nam tą wycieczkę, bo była ona taką nagrodą dla naszych uczniów i uczniów ościennych szkół w gminie Międzyrzec Podlaski, którzy przystąpili do gminnego konkursu gmina Międzyrzec Podlaski wczoraj, dzisiaj, jutro. Czyli co, pod kątem tego, jak przebiegał ten projekt, efektów jego atrakcyjności, warto, aby pomyśleć o kolejnych tego typu wydarzeniach w powiecie bialskim, kolejnych latach, które są ku czci kogoś i wtedy można poznać tą postać, dane miejsce, wydarzenie lepiej, a przez to właśnie móc dla dzieciaków, dla uczniów wyjść z pomysłem inicjatywy. Tak, piękne inicjatywy, mądre inicjatywy są zawsze potrzebne, są zawsze w cenie. Myślę, że tutaj ta inicjatywa jest szczególnie cenna, bowiem postać Józefa Ignacego Kraszewskiego, szczególnie dla młodszych uczniów, uczniów szkół podstawowych, jest na pewno mniej znana, tak, niż dla uczniów szkół średnich. Stąd też na pewno wiele zyskali w czasie takiej podróży, takiej wycieczki, wystaw organizowanych w szkole, więc to bardzo przybliża takie postaci. Oczywiście ja chciałem bardzo serdecznie również podziękować. Pan starosta tutaj w ciepłych słowach podziękował wszystkim przedstawicielom instytucji. Natomiast ja również chciałem podziękować przede wszystkim zarządowi powiatu w Białej Podlaskiej i Radzie Powiatu w Białej Podlaskiej za tą inicjatywę z listopada 2021 roku uhonorowania, ustanowienia właściwie roku 2022 rokiem Józefa Ignacego Kraszewskiego w powiecie bialskim. Bo dzięki, proszę Państwa, dzięki Państwa inicjatywie no wydarzyło się wiele bardzo cennych wydarzeń na terenie powiatu bialskiego, dzięki którym Kraszewski po raz kolejny został przypomniany, dzięki którym po raz kolejny wróciliśmy też pamięcią właśnie do pisarza. I proszę Państwa, powiem tak, wiele wydarzeń też, jeśli chodzi o nasze Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego, to pan starosta w swoim wystąpieniu przypomniał o tym, bo rok 2022 mieliśmy takim rokiem intensywnym, to też rok jubileuszu powstania naszego muzeum, ale też bardzo się cieszę z tego powodu, że właśnie Państwo włączyliście się i wsparliście nasze działania, dzięki temu też frekwencja, jeśli chodzi o nasze muzeum, w roku ubiegłym wzrosła. Bardzo serdecznie chciałem podziękować również swoim pracownikom z Muzeum Kraszewskiego, bo gdyby nie ich praca, nie ich zaangażowanie, to co wydarzyło się w roku 2022, a naprawdę tych wydarzeń było bardzo dużo, na pewno nie udałoby się nam zrealizować, albo przynajmniej zrealizować w mniejszym zakresie, ale to dzięki nim, to co powiedział pan starosta, jesteśmy dostrzegani i z tego powodu bardzo się cieszę. Także bardzo serdecznie dziękuję swoim pracownikom z Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego Romanowi. Nie musisz stać, choć pomieszczają pokoną obłoczek znów.